Wiązanie fularu to rzecz bardzo prosta, wręcz banalna. Każdy potrafi to zapewne zrobić intuicyjnie, ale pokażę tutaj trzy sposoby dla fularu podwójnego, czyli takiego, który ma dwie szerokie końcówki, oraz jeden, a właściwie dwa sposoby dla fularu pojedynczego, który tym się charakteryzuje, że z jednej strony ma pętlę, a z drugiej strony tę szeroką końcówkę ozdobną. Zacznę od fularu podwójnego, bo on jest najczęściej spotykany i najprostszy węzeł, jaki można sobie tutaj wyobrazić, to jest po prostu przełożenie końcówki przez pętlę, zaciśnięcie i wyrównanie pod szyją. I to już jest wszystko. Nie polecam tego węzła, bo on ma tendencję do luzowania się i po pewnym czasie może nie najlepiej wyglądać. Dlatego lepszym węzłem będzie węzeł zbliżony do węzła foreign hand krawatowego. W tym celu trzeba trochę przesunąć jedną końcówkę, żeby była dłuższa, i zawiązujemy węzeł foreign hand jakby, tylko w ostatniej fazie nie przekładamy końcówki przez pętlę, tylko zostawiamy ją tutaj swobodną. Wyrównujemy i mamy zawiązany fular. I wreszcie trzeci sposób, moim zdaniem najlepszy, ja go najczęściej stosuję, to jest zawiązanie węzła foreign hand krawatowego pełnego. Czyli w tej fazie przekładamy końcówkę przez pętlę. Powstaje węzeł foreign hand, może nie jest najładniejszy, ale to nie jest ważne, bo teraz następuje druga faza, przełożenie tylnej końcówki przez pętlę i wyrównanie. I mamy bardzo ładnie prezentujący się fular. Jeśli chodzi o fular pojedynczy, zasada jest zupełnie inna, ale też znacznie prostsza, bowiem mamy na końcu pętlę, przez którą przekładamy po prostu szerszą końcówkę. I teraz ją pod szyją przekładamy nad pętlę. I to już jest w zasadzie wszystko. Fular jest zawiązany. Jeśli ktoś chce, może jeszcze raz przełożyć. I wtedy mamy efekt takiego większego wypełnienia fularu. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że za każdym razem wkładamy tę całość pod koszulę. I zapinamy guziki, pozostawiając odpięty oczywiście guzik przy... No, czasami to idzie opornie. Tak wygląda prawidłowo zawiązany fular. Jeszcze jest kwestia tutaj tych końcówek, które mogą wystawać powyżej kołnierzyka. I tak jest bardzo ładnie, ale mogą też być schowane. Jeśli są schowane, to nie jest to oczywiście błąd. Polecam ich wysunięcie lekkie, bo wtedy ładniej to wygląda. I cała tajemnica fularu.